Przed nami walka wieczoru gali MMA VIP. Jako pierwszy podąży do oktagonu zawodnik, który walczyć będzie z tak zwanego narożnika niebieskiego. Przed nami Szymon Taksi Złotowa Grzesiek! Oto na Państwa ekranach zawodnik, który zapowiada, że to będzie rzecz niebywała. To, co zaprezentuje podczas tej rywalizacji, wjedzie na hulajnodze, jak to na Taksi Złotówę przystało. Oczywiście żartuję, ale Szymon Taksi Złotówa Wrzesień to jest kolejny z zawodników, który wygrał drugie życie. Po tym, którego obserwowaliśmy przed momentem, a więc Tomaszu Fidziku Łomnickim, który schudł 110 kg, podobną historię życiową przeżył właśnie ten, którego Państwo obserwują. No teraz na wagę wniósł 82 kg 500 gramów, ale jeszcze niedawno do tego należałoby dodać 60. No właśnie, to te metamorfozy bardzo cieszą, bo znowu pokazują, jak sport, a sporty walki szczególnie, potrafią zmieniać życie ludzi i to na oczywiście plus. Szymon Wrzesień to popularny youtuber, prowadzi własny kanał Taksi Złotówa. Podczas tych takich śmiesznych wrzutek do internetu próbuje ocieplić wizerunek zawodu taksówkarza. Od pewnego czasu bardzo ciężko trenuje sporty walki, szykuje się do kolejnych występów. Ja pamiętam, gdy tutaj my przygotowaliśmy się do tej gali, on wchodził, trenował, badał matę, można powiedzieć. Widać, że był bardzo mocno nastawiony. Zapytałeś go, Karol, w jakiej jest formie. No i powiedział, w formie życiowej, w najlepszej formie, jakiej byłem. No ale gdy się traci 60 kg, to jest rzecz niebywała. To już się wygrywa drugie życie. Pytanie jest otwarte. Na ile on będzie w stanie przeciwstawić się zawodnikowi, który sporty walki w różnych formułach trenuje 24 lata? 24 lata i no, Marcin Najman na pewno ma większą także wagę, co też ma znaczenie. 92,5 kg, 182 cm wzrostu, to są te oficjalne dane Szymona Taksi Złotówy. No a za chwilę w oktagonie pojawi się główny organizator gali i ten, który będzie kończył tu karierę. A więc Marcin Najman. Marcin El Testosteron Najman! Marcin Najman, a więc zawodnik, który w sportach walki był już praktycznie wszędzie. Ma w tej chwili 41 lat na koncie w tej 24-letniej karierze sportowej. Jak zapytałem go, Marcin, ile masz tych walk zawodowych? Powiedział, ponad 50, bo sam nie jest w stanie tego wszystkiego policzyć. To był boks, to było MMA. To było K1, to było naprawdę wiele ciekawych pojedynków z jego udziałem, z naprawdę czasami bardzo wymagającymi rywalami. No właśnie, wielu śmieje się z Najmana przez pryzmat jego porażek, natomiast ci, którzy pamiętają, jak dzielnie stawiał opór Dawidowi Kosteckiemu czy Wachowi, no powinni obejrzeć te walki. Z drugiej strony, no faktycznie te przegrane były słabe, były słabe. Myślę, ja tu rozmawiałem, mówię, Marcin, ja nie będę na wizji tu traktował cię szczególnie łagodnie. No i
powiedziałem, no te przegrane były no bardzo słabe, no nie pokazałeś tam tego potencjału. Natomiast Marcin mówi, że no startuje 20 przeszło lat i to są, wychodzą teraz te kontuzje. I faktycznie, jeżeli zobaczymy chociażby walkę Salety z Gołotą, gdzie Gołota bił się o najwyższe laury, a jednak Saleta pokonał go. Ale myślę, że to dlatego, że właśnie Andrzej Gołota nie był już tym zawodnikiem, który toczył te boje z Rickiem Bowe. Pojedynek zaplanowany na 3 rundy po 3 minuty. Marcin Najman cięższy 112 kg. Czy ta waga zadecyduje? Zobaczymy. Inna rzecz jest taka, teraz jeszcze ostatnie uwagi sędziego. Tą walkę, słuchajcie się moich poleceń. Kiedy mówię stop, to się nie ruszamy i jest stop. Cały czas inteligentnie się brońcie, podajcie sobie rękawice, wracajcie do narożników. Pod siatkę. Inna rzecz jest taka, wracając do myśli, że co by nie mówić, Marcin Najman w pewien sposób otworzył rozdział w postaci MMA w Polsce, bo walczył, otwierając drogę Pudzianowskiemu. Potem był Saleta, był Burnejka, więc były postacie, które w pewien sposób zmobilizowały ludzi generalnie do oglądania MMA, które przestało być kojarzone jako sport niszowy ze Stanów Zjednoczonych, ale impreza masowa. Tak, zgadza się. Zresztą ostatnio czytałem, że Marcin mówi, że ma do siebie pretensje za walkę z Burnejką i z Trypsonem. Myślę... Mocno teraz ruszył Marcin od początku na swojego rywala. To jest taki znak firmowy, ten niezwykle mocno bity prawy low kick. Po raz kolejny. Pięknie. Bardzo mocne uderzenie. Rozpoczynał w kickboxingu, zresztą mówił mi o tym, że na sile fizycznej będzie próbował tutaj oprzeć tę swoją rywalizację, że jedyne co mu pozostało, jeśli chodzi o ten dawny potencjał, to jest siła ciosu. Zobaczymy, czy to wykorzysta. No jak to się mówi, siła ciosu schodzi bokserowi ostatnia, pierwsze traci zawsze szybkość, a ta siła właśnie gdzieś tam drzemie, co pokazał kiedyś George Foreman. Prosty, bardzo mocny, teraz ucieka. Taksi Złotuwa, to jest przecież zawodnik znacznie lżejszy w tym momencie, zatem na tej mobilności będzie próbował opierać z pewnością swoje poczynania w tej pierwszej części. I wbił się w Marcina, dobrze. No myślałem, że Marcin rzuci się od razu na swojego rywala, tutaj no taka spokojniejsza z jego strony walka, chociaż ciosy bardzo silne. Inna rzecz jest taka, że Piotrek Bagi-Bagiński jest trenerem Złotuwy, a więc to jest taka rekomendacja, która może powodować, że możemy spodziewać się naprawdę sporych umiejętności. No pytanie jest jedno, czy Złotuwa słuchał się Piotra, dlatego że często jest tak, że jakiś tam trener przyjmuje zawodnika, ale ten niewiele sobie robi. Natomiast jeżeli chodzi o Piotra Bagińskiego, to tu prawdopodobnie nie było takiej możliwości, aby nie słuchał. Prawdopodobnie inaczej nie mógł w ogóle by mówić, że trenował go Piotr. Widziałeś kogoś, kto by nie słuchał Bagińskiego? No nie, nie widziałem. No właśnie. 50 kilka sekund do zakończenia pierwszej rundy. Na razie to jest pojedynek dużego ryzyka. Ciężkie są te ciosy Marcina. Trzeba przyznać, że jak już huknie, to jest bardzo niebezpiecznie, ale na razie bardzo sprytnie unika tych bomb Marcina Najmana Szymon Wrzesień. Unika dlatego, że jak widzimy, Marcin telegrafuje swoje ruchy, a więc bierze takie duże przyruchy. Te proste są niezwykle niebezpieczne. Tutaj próbuje wejście bardzo mocno w Marcina, ale nie udało się i ruszył Najman na Złotuwę, ależ niesamowita kanonada. Ostatnie 10 sekund. I bardzo ładny cios w wykonaniu Marcina Najmana. Ale rozkręciła nam się waleczka. Śmierć wisi w powietrzu, można powiedzieć. Naprawdę ta końcówka niesamowicie mocna w wykonaniu Marcina. Spoglądam teraz, jak oddychają jeden i drugi. Czy są jakieś zniszczenia bitewne po jednej i po drugiej stronie? Jedno, co jest pewne, że
Złotuba oddychał spokojniej, dlatego że on jest bardziej zrelaksowany podczas tego pojedynku. Natomiast mam wrażenie, że w Marcin to jest taka tykająca bomba, cały spięty. Wszystko, każdy cios wkłada maksymalną siłę, dlatego zapewne więcej go ta walka kosztuje. Oto na Państwa ekranach te fragmenty najciekawsze z pierwszej rundy tego starcia, z pojedynku głównego gali MMA VIP. Pojedynku, który, jak mówi Marcin, ma zakończyć jego bogatą sportową karierę. Inna rzecz jest taka, że słyszałem, że gdy pojawi się na stole 500 000 złotych, to ta kariera ma być wznowiona. No więc właśnie chciałem Ci powiedzieć, że nawet jeżeli się nie pojawi, to ja myślę, że Marcin jeszcze zawalczy. No to zobaczymy. Na razie trzymamy się wersji oficjalnej, którą Marcin Najman jako organizator nam rekomendował, więc że jest to zakończenie. Natomiast jak ono się nomen omen zakończy, tego nie wiemy. Druga runda przed nami. Marcin Najman kontra Szymon Taksi Złotuba. Wrzesień, jeden i drugi zapowiadali tutaj, że będzie to ciekawe starcie i na razie, trzeba przyznać, w pierwszej rundzie ciekawie jest. Dotrzymali słowa. I ponownie ten zamachowy, taki bardzo obszernie bity lewy Marcina Najmana. Będzie próbował tutaj pewnie wchodzić w nogi, ale Najman ruszył mocno na rywala. I prawie wszedł. Może nie czysto, ale wszedł. Proszę spojrzeć na tę determinację na twarzy Marcina. No, on chce z pewnością w tym swoim ostatnim pojedynku pokazać tym niedowiarkom, którzy tak mocno go krytykowali przez lata, że nie mają racji. Inna rzecz jest taka, że Marcin mówił, podkreślał o tym wielokrotnie, że tak naprawdę sportowo zakończył dawno, że to już są rywalizacje typowo freakowe, że to są rywalizacje pod publiczność, trochę takiego sportowego cyrku, żeby dać radość ludziom i spopularyzować sporty walki. I myślę, że wywiązuje się właśnie z tego założenia. Pokazywał mi, że mnóstwo ludzi wykupiło właśnie relacje na pay-per-view. Być może jest to zapowiedź. Zobaczymy oczywiście po tych wynikach kolejnej gali. Marcin będzie realizował się już w dalszej części swojego sportowego życia jako promotor, co mu niejednokrotnie bardzo dobrze wychodziło. No, przypominamy kazus Narodowej Gali Boksu, ale teraz dość o tym, bo ruszył Taksi Złotuba. Marcin zaczyna tutaj się bronić, takie odczepne ciosy, ale one te krótkie są bardzo niebezpieczne. I teraz jeszcze kopnięcie. Powiedział, że Szymon Wrzesień siadł na Marcinie, jak widzieliśmy, coraz bardziej nieustępliwy. Zamyka przy siatce. I proszę. Oj. Nie wiem. I ten cios. Sędzia. Tak, był cios i wygląda na to, że mamy koniec tej rywalizacji. Wygląda na to, że Szymon Taksi Złotuba Wrzesień w tej drugiej rundzie znalazł w końcu drogę do tego, żeby przełamać Marcina Najmana. Spójrzmy, jak to wyglądało w powtórce. No to było widać wyraźnie, że poczuł krew Szymon. Myślę, no i jakiś uraz, bo skrzywił się ewidentnie Marcin Najman. Zresztą no mówił o tym wielokrotnie, że gdyby nie kontuzje, gdyby nie urazy, być może wszystko by to wyglądało inaczej, a tak, to tak naprawdę jest to walka nie tyle z samym przeciwnikiem, ale z własnym organizmem. Ale pojawił się łowca skór. Łowca skór, Mirek Okniński. No to aż się boję, co tu się może dziać. Zatem oddajmy głos Edwardowi Durdzie. Kto będzie wyzwany tu? Szymon Taksi Złotuba Wrzesień i Marcin El Testosteron Najman zwycięża przez TKO w rundzie drugiej. Szymon Taksi Złotuba Wrzesień! Jest Mirek Okiński. Można powiedzieć, prekursor wszechstylowej walki wręcz w Polsce. Popularny łowca skór, stąd ta jego skóra. No to teraz posłuchajmy wywiadu. Sensacyjnego wyczynu z tego wynika, bo rzeczywiście mało kto na ciebie stawiał.
Bardzo dziękuję. Przepraszam, to były ogromne emocje. Tyle, co ja przeżyłem, żeby przygotować się do tej walki, to wiem przede wszystkim tylko ja, moi rodzice, trenerzy. Ale udało się! Udało się, dokonałem tego. Bardzo dziękuję, Marcin, za tę szansę. Marcin! Marcin, bardzo ci dziękuję. Naprawdę. Szanuję to, co robisz. Bo musimy pamiętać, że ta walka wieczoru to była walka charytatywna. Cała gaża z naszej walki zostaje przekazana na leczenie i rehabilitację pana Marka Piotrowskiego. Razem z Fundacją Silny Oddech Centrum Medycznego MML pojedziemy tam i przekażemy pieniądze na leczenie pana Marka. Oprócz tego chciałem wykorzystać tę walkę, aby nagłośnić akcję zbiórkę charytatywną na leczenie Laury, która pochodzi z mojej rodzinnej miejscowości, z Lęborka i choruje na SMA. Zbieramy dla niej na najdroższy lek świata 9 milionów złotych. To jest popierdolone, że żeby dziecko musiało żyć, potrzeba aż tyle kasy. Dlatego dziękuję koledze, który wylicytował miejsce w moim narożniku. Prawie 5 tysięcy złotych. Dorzucamy taką małą cegiełkę od siebie. Ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Dlatego zapraszam wszystkich do wsparcia również tej zbiórki na Laurę. Nas się pomaga. Odnajdźcie to. Zróbmy coś dobrego dzięki tej walce. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i teraz Marcin Najman, dla którego to miał być pożegnalny pojedynek, no i tak to wygląda. Tak, tak, proszę Państwa, ja zapowiedziałem już przed tą walką, że ta walka jest naprawdę ostatnią moją walką. Weźcie pod uwagę, że ja mam 42 lata za miesiąc. Przeciągnąłem tą swoją karierę i tak bardzo długo. Całkiem fajnie mi się walczyło w tej pierwszej rundzie, natomiast wieku się nie oszuka, nie oszuka się tego, że 24 lata to robiłem. Dziś nawet nie potrafię szczelnie trzymać tej gardy. Te barki mi już zupełnie nie pozwalają na to. Natomiast to w żaden sposób nie umniejsza zwycięstwa Szymonowi, ponieważ przygotował się świetnie. To była jego czwarta walka, dobrze mówię? Trzecia walka. Jest młody, jest ambitny i wszystko przed tobą, stary. Trenuj i się baw tym. Ja, proszę Państwa, jeszcze Mirek. Słuchajcie, to była super gala. Ja uważam, że Marcin zrobił super galę. Uważam, że ta gala była naprawdę świetna. Ja widziałem wiele gal i jestem pod dużym wrażeniem. I super, że Marcin teraz będzie robił galę, bo ja chcę na nie przyjeżdżać. Jeszcze trener Mirek obiecał mi, że jak krzyknę Safe.pl, jesteśmy bezpieczni! Ła! To obieca mi Safe. Garant, profesjonalna broń! Rent Luxury, super fury! Mamy tu następne wydarzenie. Właśnie pojawia się tort dla Marcina. Piękne rękawice, piękny wybieg. Marcin, to jest taki kolejny element związany z dzisiaj właśnie z tą twoją uroczystością rozstania w formie aktywnego zawodnika, ale przecież wiadomo, że ciągnie wilka do lasu. Będziesz w innych rolach i trenera, i menedżera, i promotora się też sprawdzał. Proszę Państwa, bardzo wielu ludzi mi przeszkadzało przy wielu, wielu moich imprezach, ale jest jeden gość, który zawsze mnie wspierał, a jest prekursorem tego sportu, to Mirek Okiński, który jest tutaj ze mną. To on stworzył to MMA w Polsce. Mirek, ja ci dziękuję za to, że nawet gdy rywalizowaliśmy ze sobą, bo przecież byłeś trenerem również i moich przeciwników, to zawsze poza oktagonem byłeś super kumplem. I dziękuję ci, że wsparłeś również ten projekt. Ja bardzo się cieszę, że tak wielu przyjaciół jest tutaj dzisiaj ze mną. Jest tutaj moja żona. Zapraszam. W każdym razie
nie wiem, czy jest na sali, czy nie. Natomiast bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim moim przyjaciołom dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy brali udział czynny w organizacji tej imprezy. Zrobiliście kawał świetnej roboty. Urywki walk widziałem. Widziałem, że walka żużlowców przerosła oczekiwania wszystkich. To jest na pewno nowy trend na polskiej scenie sportu walki. I słuchajcie, 24 lata to wystarczająco, aby powiedzieć dość. Ja mówię dzisiaj dość, zostawiam rękawice w oktagonie. Marcin w tym tygodniu nie będzie walczył. Może za następny tydzień. A propos zbiórek, Marcin ostatnio powiedział, że wystarczy 500 000, aby wrócił. Kurde, zróbmy jakąś zbiórkę, się wraca czy coś takiego. 500 000, myślę, szybko zrobimy zrzutkę i jeszcze nie jednej gali zobaczymy Marcina. Dziękuję. I proszę Państwa, jeszcze tutaj jeden komitet się pojawił. Tak, pojawił się komitet. Marcin, tutaj skoro koniec, no to koniec. Team Kisiel i Team Tronina chcieliśmy Ci taki upominek wręczyć od całych naszych teamów. Wiemy, że jesteś muzykiem z wykształcenia, także wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Tak, dzisiaj na takiej cienkiej strunie będzie grał Marcin Najman. Rzeczywiście fantastyczny, sympatyczny kolejny akt dzisiejszej uroczystości. No niestety sentymentalnej, ale tak to wygląda. Marcin Najman po tylu latach różnych wyzwań, nieraz kontrowersyjnych, troszeczkę będzie teraz zmieniał rolę, ale myślę, znam Marcina, jest człowiekiem bardzo inteligentnym, jest człowiekiem, który ma mnóstwo pomysłów i myślę, że będzie się w dalszym ciągu przy tym całym świadku sportów walki pojawiał właśnie w nieco innej roli. A dzisiaj rzeczywiście ta gala MMA VIP miała sporo ciekawych akcentów. No i myślę, że to jest wydarzenie, które ma szansę bardzo mocno się rozwijać. Ja przypominam raz jeszcze o stronie MMA średnik VIP.pl. Tam można się pojawić, tam można wykupywać dostęp do tej imprezy, do innych zdarzeń z tym związanych. Bardzo interesujący dzisiaj ten event to preludium, jeśli chodzi o galę MMA VIP. Dziękuję wszystkim aktorom, uczestnikom tej rywalizacji. Oni zostawili tutaj mnóstwo znoju, potu, a nawet krwi, bo są te liczne ślady również na macie. Dziękuję wszystkim, którzy także mieli okazję i pracować w studiu, i komentować, i całej oprawie technicznej, i wszystkim dziennikarzom, którzy także się tutaj pojawili. Tak, proszę Państwa, to wygląda. Tak rodzi się, myślę, coś bardzo interesującego, jeśli chodzi o zdarzenia związane ze sportami walki. Ja już się z Państwem wolno żegnam. Oddam jeszcze głos naszym komentatorom.